Babigosz była nie tylko moim, ale też nas wszystkich trochę drugim domem. Myśmy tam przyjeżdżali po to, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Oni przez społeczeństwo są traktowani jako inni, więc oni tam przyjeżdżają z tą świadomością, że są inni, a większość z nich to jest normalniejsza niż nie jeden przechodzień spotykany na ulicy. Babigosz była takim miejscem, gdzie prowadziliśmy działania, w których osoba uzależniona mogła wyrażać siebie. Obecnie Babigosz nie przypomina już mi tego miejsca. To miejsce potrafi zmienić każdego. Są to ludzie niesamowici, utalentowani, to są muzycy, to są poeci, to są osoby, które zabłądziły. Duch artyterapii w postaci Piotra Pakuły dyktuje specyficzne podejście do pacjenta, żeby go wyprowadzać z tej ulicy na poziom abstrakcji. To jest druga chyba największa zaleta artyterapii, która odbywała się w Babigoszczy, czyli taka no, partyzantka. I to jest ekstra, że rzuciło się pomysł, no to co, panowie i panie, zmieniamy grawitację. No to co robimy? No to trzeba przewrócić auto, zbudować basen, napuścić wody i to zrobić. No i to się działo. Krew zbyt świeża, by wyschnąć i ten dźwięk, kiedy pęka lustro w pół. Stanęło na głowie, to wszystko znika, powoli mi grunt pod nóg. Nieoczywista karma wraca częściami, nie wiem, która to część jest, które to lustro i które to 7 lat już leci na moje nieszczęście. Te krótkie opowieści filmowe, te krótkie eksperymenty, to jest kilkanaście różnych punktów widzenia i dlatego te obrazy są tak abstrakcyjne. Osobiście wyjazdy do Babigoszczy nauczyły mnie tego, że nie ma limitów w kreatywności i wyobraźni. Nie ma limitów, po prostu. Cały obraz babigoskiego świata wykorzystuję na co dzień. Przekłada się też na to, kim ja jestem w tej chwili. To się robi latami. Można to zniszczyć oczywiście w jeden dzień, ale nie można zbudować czegoś takiego w jeden dzień. Wszyscy tam się czuliśmy jak w domu, przejeżdżaliśmy nie wiem ile dziesiątek razy. To jest nie bez wpływu. Myśmy się czuli jak domownicy w tym miejscu. Teraz trochę wszyscy zostaliśmy bezdomni. Zobaczmy, nie. Weź na myśl.